greatest illusion? People say it all the time. I. What are they referring to? Nie mogę wyrzucić z głowy kłębiących się myśli i głosów, które ostatnio stały się głośniejsze niż zwykle. Dom płonie, wychodzę. Idę w jedyne miejsce, gdzie mogę poczuć się normalnie. Normalnie? Chyba powinienem przestać używać tego słowa. Po drodze spotykam starsze panie. Patrzą na mnie z niechęcią. Z niechęcią to chyba mało powiedziane. Brzydzą się mną. Chyba prawie tak jak ja sobą. Pod nosem szyderczo psioczą sarkastyczne przycinki. Zabawnie. Śmieszy mnie ta nienawiść ludzi. Ruszyłam dalej. Na niebie pojawiły się anioły. Są wysoko, ale mimo to słyszę rytmiczne trzepotanie ich złotych skrzydeł. Muzyka dla uszu. Lecą swym zwyczajowym szykiem. Boscy, dumni, zjawiskowi, a jednocześnie dziwni, pokręceni. Trochę jak ja. Lecą na zachód. Niedobrze, bardzo niedobrze. Ostatnio lecieli na zachód, gdy mamie zmarła koleżanka. Nigdy nie lubiłam tego kierunku. Nie wiem dlaczego. Właśnie odjechał mój autobus, a ja jak zwykle przyszłam 2 minuty za późno. Przynajmniej zdążę kupić kwiaty. Zgarbiona, poczciwa kobieta sprzedawała właśnie róże jakiemuś panu bez nóg. Wydawał się sympatyczny, ale uciekł, nim zdążyłam podejść. Rozejrzałam się po wystawie. Nigdzie nie było fiołków. Zawsze były. A teraz ich nie ma. Codziennie przynosiłam mamie nowe. Gdzie te fiołki? Nie ma. Jedynie chryzantemy patrzyły na mnie swym złowieszczym, ale kuszącym wzrokiem. Były w jakiś sposób uspokajające. Jednak obiecałam sobie, że nigdy ich nie kupię. W końcu wybrałam różowe goździki. Autobus nadjechał po 10 minutach. W środku nieoczekiwanie spotkałam moich rodziców. Matka spojrzała posępnym wzrokiem na goździki spoczywające w mojej dłoni. Już chciałam mi się wytłumaczyć, dlaczego nie mam jej ulubionych kwiatów, lecz ojciec łupnął na mnie okiem i zmarszczył brwi. Nigdy nie pozwala mi rozmawiać z nim, gdy jesteśmy w miejscu publicznym. Podróż autobusem dłużyła się w milczeniu. W końcu wysiedliśmy na przedostatnim przystanku. Na cmentarzu ojciec ruszył w swoją stronę. Odprowadziłam go wzrokiem i ruszyłam z matką pod nasze ulubione drzewo, starą wierzbę. Usiadłyśmy na jej korzeniach. Uścisnęłyśmy się serdecznie i podarowałam mamie kwiaty. Nie była zła. Nawet powiedziała, że to już czas na chryzantemy.
Gdy byłem mały, kuzynka powiedziała mi, że ogórki pochodzą z innej planety. Do dziś ich nie jem. Podobno składają się w takiej samej części z wody co ludzie. Można więc powiedzieć, że wszyscy jesteśmy ogórkami. Ogórkami z problemami egzystencjalnymi. Więc skoro nie lubię ogórków, to prawie tak jakbym nie lubił ludzi. Chyba coś w tym jest. Nie lubię ludzi. Może nie aż tak, żeby ich nienawidzić. Po prostu ich nie lubię. Nie jestem mizantropem, jestem tylko nimi cholernie rozczarowany. Poza tym wchodzą mi pod nogi na chodniku pierdolone bydłowiec mózgochołota. Lubisz ogórki? Prawie wszyscy je lubią. Ja ich nienawidzę. Świat bez ogórków byłby nieporównywalnie lepszy. Chociaż pewnie nadal byłby do niczego. W 7 dni nie można stworzyć porządnego świata. Gdybym to ja miał stworzyć świat, zajęłoby mi to trochę więcej czasu. Ale efekty byłyby o wiele lepsze. Zacząłbym od niestworzenia ogórków, a reszta jakoś poszłaby sama. Powinny być organizowane przetargi na tworzenie światów. Wtedy zleceniodawca sam mógłby wybrać, czy chce mieć porządny świat, czy taki zrobiony na odpierdol, w dodatku z ogórkami. Gdyby tylko istniał jakiś kosmiczny zleceniodawca, mógłbym utworzyć najwspanialsze światy i ludzi na moje podobieństwo. Czysta doskonałość. Ale tak nie jest. Świat jest niewykończony i się rozpada. Niby pustka, ale gęsta niczym galaretka jagodowa. Nawet przyziemny świat jest coraz gorszy. W 97 burgery były smaczniejsze. Teraz tylko wszyscy gonią w poszukiwaniu jakiegoś wymyślonego szczęścia. Tak jakby to miało cokolwiek zmienić. Ogórki powinny usunąć. Nienawidzę ogórków. Dlaczego nie jestem pewien? Dlaczego mnie to zastanawia? Skąd się bierze ta niepewność? Czy ze strachu? Ze złości? Frustracji? Ewentualnie może wywołać te emocje. Dlaczego nikt z nas nie jest pewien? Dlaczego nie wiemy, kim jesteśmy? Albo dlaczego nas to obchodzi? Zamartwianie się nie daje nam nic przydatnego. Tylko pomaga się niepewności rozrastać, aż nic nie wiemy. A niczego już nie jesteśmy pewni. Skąd wiemy? Skąd jakakolwiek pewność? Skąd wiemy, co jest normalne? Czy coś jest częste albo pospolite, nie znaczy, że jest normalne, tylko przeciętne. Dlaczego tak kurczowo trzymamy się normy, mimo że nie wiemy, czym ona jest? Dlaczego ja, ty i oni boimy się stracić normy, znakę normalności, która nawet nie istnieje? Niepewność spowodowała moje kurczowe, paniczne, desperackie trzymanie się normy. Ale przecież każdy jest inny, wyjątkowy. Mimo to w chwili, gdy ktoś wyjdzie spoza rządu i nie przestrzega obyczajów, tradycji, tych przeklętych norm, jest widziany jako mniej, jako coś obcego. Mimo że naukowcy stwierdzą jego, ich, nasz stan jako i zachowanie jako naturalny, oni tego nie widzą. Sami siebie dzielimy na ich i na nas. Sąsiad sąsiada ma za obcego, za chorego, mimo że nie jest z nim nic nie tak. Lekarze i psycholodzy poświadczą, ale większość nie chce dowodów.
chcą nieistniejącej normy z powodu własnej niepewności i strachu przed jej stratą. Ich strach i niepewność doprowadzili do mojej śmierci, a oni wymazali mnie z pamięci. I teraz jestem niczym. Już nie należę ani do ich, ani do nas. Teraz niepewność minęła, bo nie ma tu nikogo. I w końcu jestem sam. Sam z sobą na wieczność. I ani ja, ani ta wieczność nie istniejemy. Siedziałam patrząc na jakieś kwadraty. Każdy z nich poruszał się inaczej. Łączyło je to, że zmieniały kolory. Jeden częściej, drugi rzadziej. Kwadraty te nie miały rąk ani nóg, a jednak się poruszały. Było to tak niepojęte i magiczne, że nie potrafiłam przestać się przyglądać. Raz były w kolorach zimnych, raz ciepłych. To dzięki nim odkryłam, że potrafię zmieniać nastrój tylko dzięki barwom. Pulsowały delikatnie, wypuszczając ciche dźwięki. Jakie te dźwięki były piękne. Wpadały mi do ucha, powodując wir w głowie. Zasnęłam tak na siedząco. Można sobie wyobrazić, jak bardzo zdenerwowało mnie, kiedy on krzyknął: "Nie patrz tak bliska na telewizor. Programy nie działają, bo antena się zepsuła. No odejdź, zepsujesz sobie wzrok." Kiedyś byłam niewidoma.